Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Neon Blankitny, lubyszczyk blankitny, parachirodon simulans. Neony blankitne pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują do życia głównego i środkowego Rio Negro i jej głównego dopływu Rio Branco oraz do życia Orinoco. W przeciwieństwie do neonów Inesa i neonów czerwonych, neony blankitne występują tylko w górnym biegu dopływu. Zamieszkują czarne wody o powolnym nurcie. Siedlisko to zwykle zawiera wolną lub średnio płynącą wodę z gęstą, często przemieszczoną roślinnością, przybrzeżną i płaszczystym dnem pokrytym zwalonymi gałęziami, korzeniami drzew i ściółką. Woda z reguły jest kwaśna, z niewielką zawartością węglanową, a zabarwienie jest brązowe z powodu obecności substancji hamujących, uwalniających się podczas rozkładu materii organicznej. Neony blankitne to słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8-10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów, więc akwarium powinien mieć od 45 litrów. Po raz pierwszy gatunek opisał Gary w 1963 roku. Osiągają od 2 do 3 cm, plodność osiągają w wieku od 7 do 12 miesięcy, żyją do 5 lat. Neony blankitne mają niskie, wydłużone i lekko spłaszczone po bokach ciało, koloru ciemnozielonego z jasniejszym brzuszkiem, z dwoma wyraźnymi paskami zmierzającymi się w kierunku pletwy ogonowej, świecącym turkusowym, rozciągającym się od głowy do ogona i bladym czerwonym ceglastym. Pletwa ogonowa jest dwuplatowa, pletwa odbytowa dłuższa od grzbietowej, a pletwa tłuszczowa jest bardzo mała. Samice są nieznacznie większe od samców i mają lekko zaokrąglony brzuszek. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Optymalne parametry wody: temperatura 25-31, pH od 3 do 6,5, GH od 1 do 9. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zależy od stosowania filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, który poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Neony blankitne idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z rybkami o takich samych wymiarach. W akwarium towarzyskim mogą być razbora srebrzysta, mikro drewario kubotai, razbora szklista, razbora czerwona pletwa, razbora hengela. Neony blankitne to wszystko żarne rybki, karmiąc ich można żywą rozwilitką, artemią, drobną ochotką, rurecznikiem. Jednak potrzebne będą im pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi, suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Warto zaznaczyć, że rozmnażanie neonów blankitnych nie jest łatwe. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być bardzo słabe. Temperatura trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna, pH 5,5, GH od 1 do 4. Dodajemy napar z szyszek orchowych, tak żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i podgrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego.
Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samica składa około 100-150 jaj. Po tarle rodzice przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy blankiet metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylęk następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak w pantofelach. Karmy trzeba często 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy powoli na artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.